Cześć, kreo. Siema, Siemanko. Jak tam twój nastrój? Bardzo dobrze. Jest adrenalinka, bo jak zwykle przed Sylwestrem jesteśmy bardzo skupieni nad swoimi występami, ale myślę, że będzie fajnie, bo publiczność sylwestrowa jest, wiesz, to jest power jednak. Widziałem i słyszałem twoją próbę z Dodą i Marylą, jak było? Jak ją oceniasz? Jak tam się zgrałyście? No, no ogień, no powiedz, że ogień. No ogień, ale mi nie wypada tak mówić, więc ty jest był ogień, Ej, no to ale... mi nie wypada tak mówić, to ty możesz a, dobra, mnie no to, chwalić. No dobra, no tak, to był ogień, a teraz od twojej takiej artystycznej strony i technicznej, jak to wszystko wypadło? Nie no oczywiście musimy jeszcze troszeczkę rzeczy dopracować, ale ogólnie było bardzo fajnie. Dziewczyny mają fajną energię, bardzo lubię z nimi występować. A co trzeba jeszcze dopracować? Um, Wiesz co, to są kwestie ustawienia, nie wiem, łedź, jakichś odsłuchów, czy, czy naszych głosów, bo e, niektóre głosy pozmieniałyśmy kolejność. Jak to, wiecie, jak to kobiety na ostatnią chwilę sobie coś tam zmieniają, ale damy radę, damy radę. Ja widziałem, że ty byłaś u Maryli. czy to było w sprawach przygotowań do Sylwestra? Tak, bo sobie po prostu prześpiewałyśmy wszystko, no też staramy się ze wszystkich sił, żeby to fajnie wypadło, więc oczywiście byłyśmy z dziewczynami sobie prześpiewać wszystko. Maryla to taka e, miła ciocia, dla niektórych też babcia. No I ona zawsze wszystkich o, miłowita. Jak ty zostałaś tak jak przywitana? E, nie no, ja uwielbiam Marylkę od lat e, i zawsze ciepło, zawsze z taką ogromną empatią. No Maryla jest cool, no. Jest a, super. A jak ty wspominasz w ogóle pierwsze spotkanie z Marylą? Bo teraz to już się znacie. Nagrałyście singla, ale takie to pierwsze no myśmy zetknięcie. myśmy takie pierwsze zetknięcie to pamiętam, gdy pracowałyśmy nad jej singlem Pełnia, bo napisałam ten numer dla niej. No to był dla mnie, wiesz, to ogromny zaszczyt, ale bardzo sobie cenię czas spędzony w studiu z Marylą, no bo ona jest niesamowita, wiesz. Nie dość, że ma sypie z rękawa, po prostu ma milion fajnych takich historii, opowieści, to jeszcze jest niesamowicie pracowitą i taką skupioną osobą w studiu. No i brać tylko przykład z niej. Czyli chłoniesz od tych artystów, z którymi pracujesz? Tak, oczywiście, że tak. To teraz chodźmy do kolejnych kwestii sylwestrowych, mm -hmm. tylko kwestii wynagrodzenia, bo często jest tak, że wypisuje się, że 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy, jaka jest prawda? O mój to wy wymyślacie takie <noise> głupoty, Jezu. Ja nie pisałem nigdy w życiu, Ej. weź to z nie, albo potwierdź. W ogóle nie wierzcie w te nagłówki, nie, no bez przesady, to nie, 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 absolutnie nie potwierdzam te wszystkie takie, o mój Boże, zarobiła miliony monet, nie, to nie jest prawda. Ale jednak te występy sylwestrowe są trochę wyżej cenione. To, bo znaczy, to jest jak zwana czerwona kartka, nie? Ale powiem, powiem ci tak, staramy się ze wszystkich sił, my, artyści, żeby to wszystko wyglądało, więc też musimy zainwestować pieniądze w stroje, wiesz, w te wszystkie choreografie, w gadżety różne, które się pojawiają na scenie, więc to też nie jest tak, że, że wiesz, wszystko sobie. Bo ja nie wiem dlaczego. Jakaś taka, istnieje jakieś takie przeświadczenie, że wiesz, o, zarobiła tyle i tyle, to na pewno wszystko włożyła do kieszeni. Przecież są koszty, musimy ponieść. Żeby to wszystko fajnie wyglądało, wiesz, to, to nie jest za darmo. Także docencie naszą pracę. Czyli jest tylko trochę wyżej i to nie jest takie sześciostypowanie. Nie, nie absolutnie, nie, nie. Tak. Dobra, a teraz mam bardzo ciekawe pytanie do ciebie o twój stosunek do kasy, bo ja nigdy u ciebie nie widziałem drogiej torebki. Bo nie mam, ja dzisiaj w ogóle przyszłam z taką, jak zwykle, przeważnie chodzę z taką, wiecie, taką materiałową po prostu. Ej, no torebka, no mieści się tam, mieści się rzeczy, więc nie, ja raczej, wiesz, powiem Ci tak. Ja jestem wychowana w ten sposób, że u mnie się nie przelewało, jeżeli chodzi o, pie o pieniądze. I pamiętam, jak byłam właśnie za czasów studenckich, to ja się nie przyznawałam rodzicom, rodzicom ale ja miała, potrafiłam mieć, wiesz, dwa złote w portfelu przez tydzień i tam jakoś zaradziłam po prostu. I mam przez to ogromny szacunek do pieniądza, i teraz też jestem nauczona, że pieniądze. Też trzeba inwestować i trzeba je traktować z szacunkiem, więc ja też nie wydaję po prostu Bóg wie na co. I jak też czytam te wasze nagłówki pod tytułem, ktoś tam wyrzec torebkę za 30 tysięcy, ja mówię, Jezus Mary, gdzie te laski biorą takie drogie torebki. Także... Ale czy nie wyszłaś nigdy z taką torebką, bo nie, no nie lubisz ja czyli ja mam w sensie inaczej, nie, nie ciągnie ci do tych torebek <laughs> i do tych drogich rzeczy? Nie. Znaczy, ja uważam, wiesz, znaczy nie, nigdy mnie nie ciągnęło. Fajnie jest mieć, bo. Ja nie twierdzę, że to jest złe, bo uważam, że kobieta y, fajnie jak ma sobie taką jedną ulubioną fancy y, torebkę czy jakieś ukochane buty, ale ja raczej y, jestem tego zdania, że jeżeli coś ma służyć nie wiem, przechowywaniu rzeczy, to po prostu nadaje się do tego wszelaka różna torebka. Każdy ma jakiś tam pomysł, jedni w torebki, a ty w co? Bo kiedyś mi powiedziałaś w wywiadzie że w nieruchomości podtrzymujesz. A tak, uważam, że to jest, że to jest bardzo dobre, tak. To zmierzając ku końcowi, moja droga, ty kiedyś miałeś w ogóle bardzo mocny, intensywny sezon koncertowy. Ty kiedyś na, na Instagramie wstawiłaś, że przyjechałaś tam ileś tych kilometrów, bo ty miałaś po dwa, trzy koncerty dziennie. Zdarzało Był się. Był taki moment w Twoim e, życiu. Tak. No i jak twój organizm reagował na wycieńczenie i zmęczenie? No bo takie zmęczenie pewnie musiało mhm. się w pewnym momencie pojawić. Jak to było? To prawda, tylko że ja też mam taki organizm, który jak jest w pełnym takim e, przyspieszeniu i w, w permanentnym biegu, to chyba ja się dobrze w tym czuję. Wiesz, są takie momenty, kiedy po prostu. Muszę podładować baterię, wziąć oddech. E, natomiast chyba wiesz, jak pojawia się taki tydzień, gdzie ja nie jadę na koncerty, to zaczyna mhm. mi tego brakować. Zaczynam być chyba uzależniona od tych koncertów i od y, kontaktu z, z, ze słuchaczami. Ale nie odbiło się to jakoś na tobie? No bo to jest dość na intensywna szczęście nie. praca. Na szczęście nie, więc jak macie mi coś żyć, żyć na nowy rok, to zdrowia! O kurde, ale mnie zaskoczyłeś tak krótko. powiedziałeś i ja dalej nie. Czekaj, ja ci to do tego zdrowia pożyczę, ale teraz mi wybiłaś totalnie z wybiłam rytmu. Cię? Czekaj, bo ja muszę się e, zastanowić tak? nad kolejnym pytaniem z okay. tego. Bądku. Co masz mi wyczytać? Nie, nie, to ja już wiem. Czekaj, Ty ale to wybiłam? źle poszło, źle poszło. W ogóle nie w tej stronę, Nie wycinaj którą tego. Pierwszy iść. Raz nie, 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 ja cię nie. zostawię to. Dobra. Zostawię. Czekaj, bo no. miałem w głowie. E, dobra, nie, nie wymyślę, jutro to e, nadrobimy. Dobra, no dobra jutro będę czego? ładniej ubrana, słuchajcie. To takie zastępcze, standardowe, czego życzysz wszystkim e, Polakom? W nowym zdrowia. Roku. Ale to nie jest takie, wiecie, wyświechtane tak sobie zdrowia. Naprawdę, no nauczyliśmy się przez te ostatnie lata, że to jednak jest ważne. Dbajcie o siebie, jestcie porządnie i, i bądźcie szczęśliwi. Przypomniało mi się, jaką cenę zapłaciłaś za to, że tak często koncertowałaś. A cenę? No. Wiecie co, no to jest głębokie pytanie i myślę, że, ale myślę, że to jest ważne, o czym mówisz i myślę, że ostatnio wzięło mnie na takie przemyślenia i wydaje mi się, że straciłam sporo czasu dla moich bliskich i ja tego nie odwrócę, wiesz, ja przyjeżdżam do rodziców i ja, wiesz, wszyscy stajemy się starsi, gdzieś nam czas ucieka i... i... To jest koszt tego wszystkiego. Dobra, to jak zdawałeś sobie z tego sprawę, to jaki masz plan naprawczy? Plan naprawczy jest taki, że mam zamiar spędzać właśnie z rodzicami, z moim bratem, bliźniakiem, więcej czasu. Więcej czasu poświęcać im. No. To jest moje postanowienie. A wiesz, jak to jest z dziećmi i z rodzicami, którzy pracują? Nie. Że jak dzieci, jak rodzic dużo pracuje, to daje ładne prezenty. A, to ja też się staram, bo ja jednak wolę dawać. Jak odkupić te swoje winy? Tak, ale wiesz. Raczej to nie o to chodzi. Wiesz, jakie prezenty lubię dawać? Właśnie taki czas spędzony razem, czyli gdzieś wyjeżdżamy, ja ich zapraszam gdzieś właśnie w Polskę, w jakieś ładne miejsce, gdzie możemy właśnie kontemplować nasz wspólny czas yy, i do tego portfolio wspomnień gdzieś tam zapisywać. Czyli taka mądrość płynąca z tej rozmowy. Tak. Dbajcie o swoich bliskich i spędzajcie z nimi czas. To ja już kończę i jadę do domu. Cześć. <grym> to pan.